Marek Dzik w klasie pierwszej gimnazjum mistrzostwa sportowego rozwija się pod kątem pływania. Sport to jednak nie jedyna dziedzina, w której Marek dobrze sobie radzi. Jest najlepszym uczniem w klasie i posiada wybitne zdolności matematyczne. Matematyka jest jednym z przedmiotów, które lubię. Dość łatwo mi przychodzi nauka tego przedmiotu, tak jak innych też przedmiotów ścisłych. Z podobną łatwością przedmiotów ścisłych uczy się Emilia Reczko. Jak sama przyznaje, nie sprawiają jej one trudności, choć zainteresowania ma zupełnie odmienne. Właściwie to najbardziej lubię przedmioty humanistyczne typu język polski. Plastyka też należy do moich ulubionych przedmiotów. Emilia, podobnie jak Marek, należy do najlepszych uczniów w klasie. Za swe osiągnięcia naukowe oboje otrzymali nagrodę, która może tylko zmotywować do dalszych sukcesów. W tym roku po raz pierwszy przystąpiliśmy do projektu regionalnych stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych z województwa świętokrzyskiego. Przygotowaliśmy we współpracy z rodzicami dwa wnioski. Nauczycielka matematyki napisała indywidualne programy rozwoju dla tych uczniów, no i oba wnioski przeszły. Także wydaje mi się, że to jest duże osiągnięcie. Opiekująca się stypendystami nauczycielka matematyki Małgorzata Stańczak, która opracowała dla nich specjalny program nauczania, chce postawić na jak najlepszy rozwój swych podopiecznych i przygotować ich do udziału w licznych konkursach. Szczególną uwagę na właśnie umiejętność rozwiązywania zadań konkursowych. Są to konkursy o różnym stopniu trudności, zarówno zadania logiczne i matematyczne, jak również taki konkurs, który przygotowuje do nauki w liceum, czyli są to konkursy, które można taki konkurs, przystąpić do niego konkurs kuratoryjny. Jeżeli uczeń zdobędzie w nim wystarczającą ilość punktów, to może nawet nie zdawać egzaminu gimnazjalnego z matematyki. W zespole szkół mistrzostwa sportowego do wyników w nauce przykładają wagę równie dużą jak do osiągnięć sportowych. Chcą jak najlepiej przygotować swych podopiecznych do kontynuowania edukacji. Naprawdę staramy się, aby sport szedł w parze z nauką, bo zależy nam, żeby nasi gimnazjaliści rozwijali się wszechstronnie. Marek i Emilia otrzymali stypendia w wysokości ponad 3000 zł na rok szkolny. Chcą dzięki tym pieniądzom rozwijać się i nie zamierzają poprzestawać wyłącznie na przedmiotach ścisłych. Dzięki temu chciałabym osiągnąć wiele rzeczy, między innymi przeznaczyć te pieniądze na materiały naukowe, żeby w wielu konkursach startuję, więc myślę, że pomocy jakieś i myślę, że chciałabym zakupić porządny aparat fotograficzny, gdyż fotografią bardzo się interesuję. Gimnazjaliści ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego poprzeczkę postawioną mają wysoko. Obok napiętego harmonogramu treningów muszą znaleźć czas na naukę. Jak nie trudno zauważyć, przychodzi im to z łatwością.